Siemanko, siemanko, witam was kochani w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Elden Ring. Moi drodzy, ruszamy, bierzemy się za te katakumby od razu. Ciekawe. No wiadomo, tam trzeba iść, żeby odblokować tutaj wejście do bossa, tak jak to w katakumbach. Użyjemy sobie od razu naszej lampy. Zawsze zapominam. Ale kurde, wiecie co? Czy my nie moglibyśmy sobie ulepszyć naszego miecza? Czy my nie możemy sobie ulepszyć naszego miecza przypadkiem? Jesteśmy tutaj, dobra. Katakumby Wyndham. I ruiny Windham. A nie możemy się stąd przenieść. I musielibyśmy wyjść na zewnątrz. Sprawdźmy sobie tylko nasz ekwipunek. Mamy ten miecz. Teraz na +7. I wejdźmy sobie w ekwipunek. Sprawdźmy sobie, jak wygląda u nas z kamieniami. Do +15. Do +18 to kurwa. Do +12. Mamy trochę kamieni. Kurde, może byśmy sobie dali radę ulepszyć ten miecz. Także... Nie. Ach, dobra. Ja tak zrobię. Moi drodzy, ja się przeniosę, ulepszę sobie nasz miecz i widzimy się już za chwilkę. Moi drodzy, jestem już z powrotem, ale nie wyszło nic z tego ulepszania, dlatego że no to jest taki podział tych kamieni. Też nie zwróciłem na to uwagi, że teraz na przykład do +9 muszę mieć kamień, czyli nieważne, że mam kamienie, które są do +15 i myślałem, że to po prostu do tego poziomu możemy tymi kamieniami już ulepszać, a tak nie, wcale nie jest. Potrzebuję kamień kowalski teraz na tak jakby trzeciego poziomu i mam 3 te kamienie. Kurwa. Zobaczcie. A potrzebuję 4. Także to tyle. Idziemy na dół. Kurwa. Ciemno. Każdym razem jak musimy jakby od nowa odpalać naszą lampę. Góra? No tak, ale przecież tu nic nie było na górze. Nie. Dobra, wracamy na dół. Nic nie widziałem. Nic nie widziałem, moi drodzy, nigdzie. Trzeba było zaskoczyć, dobra. Musicie patrzeć pod nogi teraz. Co to? O kurwa! No to nieźle. Ja pierdolę, zaraz będzie po mnie. Dobra. O nie! Ach. Jej. Ale to będą wkurwiające katakumby. Mamy jakiś medalion, który daje nam jakby zwiększa negację obrażeń od błyskawic. Sprawdźmy to. Tak, zwiększa negację obrażeń od błyskawic. Teraz sobie to założymy. Świetnie, że go mamy. No, już czuję, co tu się będzie działo. Mam nadzieję, że poprzedni odcinek wam się podobał, bo mnie zaskoczył strasznie, naprawdę. To tam coś tam wydarzyło w tym odcinku, to w ogóle przechodzi ludzkie pojęcie, nie? Co w tej grze ludzkiego pojęcia nie przechodzi. Zacznijmy od tego. Ech. Zobaczymy, jaka jest różnica. No jest duża różnica. Kurwa! No ja pierdolę, naprawdę, no co ja zrobiłem znowu tu? O! Fuck! Jeszcze mieliśmy jeden medalion, który zdobyliśmy dosyć niedawno. Gdzie on jest? Gdzie on jest, ten? Znacząco zwiększa negację obrażeń niefizycznych. No. Teraz będziemy mieli mniej punktów skupienia, ale może to być fajny pakiet. Kurwa. Jedziesz, nie jedziesz, kurwa. Ale mi wkurwiają, no naprawdę, słuchajcie, no wbijam tu i na samym początku już nie mogę paru mobów, kurwa, zabić, nie? Ja pierdolę, no i zaraz będzie, kurwa, po mnie dosłownie. No chodź tu. Ja pierdolę. Co za tragedia. No ich tu będzie pełno, nie? No. Wkurwiające, że trzeba to wiecznie odpalać, no ale trudno. Uważaj, góra. Ale kurwa. Aha, faktycznie. A. Aha, czyli tutaj bardziej... Kurwa, nie mogę wytwarzać tutaj. Niedobrze. Jak się cofnę? Ja muszę zrobić małe cięcie. Widzimy się już za chwilę. Przepraszam was za to małe cięcie. Jestem już z powrotem. Tak, tutaj możemy. Zróbmy sobie trochę tych ognistych garnków, bo widzę, że będą nam przydatne teraz. Pozbyć się tych ślimaków. O kurwa! Wow. Kurwa, ci mocni przeciwnicy! Ja pierdolę. Co tu się będzie działo w tych katakumbach jeszcze? Jest jeszcze jeden. Schodź. Każe mi spaść na łeb, to. No dobra, chuj z tobą, za przeproszeniem. Dobra, nie będę się z tym pierdolił. Aha. Na krwawienie wchodzi. Dobra, czyli trzeba patrzeć, że to ich tłuc po prostu i dobije im się krwawienie i tyle. Okej. Odłamek szkła. Jest jeszcze jedno cholerstwo. Dobra, nieważne. Jest jeszcze jedno. Dobra, trzeba patrzeć po prostu. Zwracać na to uwagę. Tu jest jakaś zapadnia. O nie! O, i po mnie. Kurwa, o, a jednak nie, jednak nie, jednak ledwo się udało, ale się udało. O nie! A, nienawidzę tych wrogów. O, tam jest jakiś twardziel. O, już widzę. Już widzę, że tam jest jakiś twardziel. Patrz, nie masz prawa. O co chodzi? Teraz tak, czy musimy nadepnąć tą zapadnię? Raczej będzie to pułapka. Pułapka. Myślałem, że może jednak. Dobra. O kurwa. Ja pierdolę. No to nieźle. Ale przeciwnik. Wow. No kurwa. Rękawice jego dropły. Dobra, tutaj mamy drabinę. Robi się coraz trudniej. Kurwa. Zobaczcie, ale to też jest świństwo swoją drogą, nie? O kurwa! Kurwa, nad nam żadnej butelki nie zwróciło. Że tu musimy użyć znowu klucza. Mamy sobie tutaj wiadomość. Są nasze trochę jest Dobra. Uważaj. Gdzie jest góra? W chujowym miejscu to dałem, wiecie? W chujowym dałem to miejscu. Dam to troszkę tutaj, bliżej jakby. Tak. Będzie luks. Okej. Okay. No i właśnie, tutaj teraz musimy, kurwa, użyć sobie kolejnego klucza, nie? Kamiennego, także liczę, że tu naprawdę będzie jakiś fajny, kurwa, drop, bo inaczej to średniaweczka. Amulet Skorpiona Błyskawic. Wow, może być coś fajnego. No już sobie to oczywiście sprawdzamy. Gdzie jesteś, amulecie? Tu. Wzmacnia ataki błyskawicą, zmniejsza negację obrażeń. No, średnio. Dla mnie średnio. Dwa klucze poszły się... Wiecie co. Dobra, tam już mamy jednego gościa. Nic i tu nic. Co to? Czy wy to widzieliście? Czy wy to, kurwa, widzieliście? To się zapadło jakby, to nas, kurwa, te kolce nas zmiażdżyły. Ja pierdolę, o co tu chodziło? O kurwa. Ja pierdolę. Zaraz będzie po mnie, bo zajebałem się w akcji. Kurwa! Nie ma szans. Kurwa, brakowało jednego hita. Zamiast odskoczyć, kurwa, no co ja zrobiłem teraz? Ach. Ja pierdolę. I od początku? No nie, nie. No kurwa. Nieprawdopodobne to jest, nie? Ja pierdolę, serio? Niby nie jest daleko, ale mam nadzieję, że będę mógł jakby przebiec tych wszystkich wrogów, nie? Kurwa. Ach. Ale teraz naprawdę się wściekłem, powiem wam szczerze. Dobra, sobie wyrzucę te dzbany z tego. Nie, oj, kurwa. Gdzie już jestem zły i już robię same błędy. Uff. Udało się nawet jakoś... Miałem chyba po ludzku przebiec. No i dobra. On po drobinie raczej nie wejdzie. Raczej nie wejdzie. O kurwa! Kurwa, no nie! Jej! O! Dobra, tu jest ten na górze. No, już zaskoczył. Podziemia, tego musisz szukać. Uważaj przynęta, szczerze mówiąc, uważaj góra. Dobra, tego gościa tam widzimy. Dobra, on już tu nie wejdzie. Tamten chyba aż tu nie dorzuci. No nie, dobra. Teraz się trzeba tym zająć. Spróbujmy to zrobić na backstaba, czyli on wchodzi w ogóle. Dobra. Danego dropa oczywiście, no standardowo. Dobra, czyli tu pewnie... Gdzieś otworzyłeś drzwi? No, czyli otworzyliśmy drzwi na początku, nie? Otworzyliśmy drzwi sobie na początku teraz. Kurwa! Ach. I teraz też ciekawostka. My możemy sobie tu wskoczyć. Możemy, zobaczcie. Ostro. Skakanie, tego musisz spróbować. Ale to my jesteśmy w tym samym miejscu, czy nie? No tak jakby tak. Uważaj, krab, okej, dobra. Kurwa, muszą być dwa. Co? Muszą być kurwa dwa? No nie. Jebany śmieć. Mam cię. O, trzeba troszkę sobie korzystać z udogodnień terenu. Dlaczego nie? Gdzie jest drugi? Drugi zniknął, czy co? Nie, zaraz się pokaże. Albo może i nie. Księga z przepisami Apostoła Stróża Smoka 1. No, kurwa. Elektryczny smar ze sznurkiem. Wow. Strzała błyskawic beł, czyli... Od błyskawic teraz będziemy mieli możliwość wytwarzania rzeczy. Aha, ja tędy nie mogę wyjść? A nie, kurwa, jest, dobra. Już myślałem, że będę musiał zapierdalać naokoło, nie? To było mega chujowe ze strony twórców. Ale przywykliśmy już do tego, że oni jakby za często nie nagradzają. Już nie tak całkiem w ogóle, ale no... Pierdalać wy małe psychole. Ciekawe, czy pobiegną za mną teraz całkiem. Zresztą w sumie nie interesuje mnie to za bardzo, bo... Ja sobie teraz tutaj wjeżdżam na górę. Taki idę sobie do miejsca łaski. Odnowić nasze butelki, bo tu będzie nas czekała... Ajajaj, zaraz walka z bossem. Tej jaskini. Ciekawe, któż to będzie taki, nie? 12 tysięcy dusz, kurwa. Teraz sprawdzimy tylko, co my tutaj mamy. 23 600, tak? Tyle to nie znajdowaliśmy chyba tego. Nie, mamy tylko dwa. Czy w ogóle w opisie jest, ile będzie? Jest! Zobaczcie, 2,5 tysiąca i 1600. Fajnie. Nigdy nie zwróciłem na to uwagi, czy jest to w opisie, tak szczerze mówiąc. Także bardzo fajnie. Zawsze jest, kurwa, słaby. Teraz się o tym przekonany. Znowu kot! No, strasznie słaby, po chuju. Nie no, jakiś mocny mega nie będzie pewnie. No kurwa, czas nas rozpierdoli ten kociak. Ho, ho. Ja pierdolę! Ja pierdolę! No on nie jest wcale słaby. Wbrew pozorom jego ruchy są tak skonstruowane. Zobaczcie. Chodzimy do niego, jesteśmy praktycznie zaraz, kurwa, zabić. Nie! Ale ledwo się udało. Ale wredne bydlę. Ja pierdolę. Już myślałem, że nie zdążę wyrolować. Dobra, mamy to. Jezu, wszystkie prawie butelki by na to poszły, nie? Dzwonek kulisty. Zbieracza konwali. Okej. Okay. No i teraz już będziemy mieli odpowiednią ilość na poziom, także spoko. Fajnie, zrobiliśmy sobie katakumby, ale dwa klucze. No dobra. Dropnął tam medalion, nie? Ale uważam, że jak już korzystamy z takiego klucza, no to już troszkę jest przesadą. Że musimy w środku korzystać jakby jeszcze z jednego klucza, nie? To jest takie trochę słabe według mnie, no ale... I tak będzie. Nie zaklęciami. Chociaż mamy coś tutaj, coś ciekawego, coś ten... Chyba nie, dobra. Rozwój postaci. Rozwój z postaci. Dobra, już teraz więcej mamy tych punktów życia, moi kochani. No i dobra, fajne, fajnie, wylądowaliśmy w fajnym miejscu. Młody motyl. Jesteśmy tutaj gdzieś w pobliżu chyba miejsca łaski. Chyba tak. No, piękne. Dobra, spróbujmy. Wulkaniczny dwór. Podziemna sala tortur. Możemy spróbujmy się dostać normalnie jakoś drogą lądową do tego dworu. To była tylko właśnie podziemna sala tortur. No spróbujmy, przenieśmy się tam. No ale tu my dalej nie damy rady przejść. Także to nie ma szans raczej. Musimy się tam gdzieś teraz... Chociaż dobra, spróbujmy... A, tam raczej nic nie ma. Aj. Kurwa, te coś dziwne. Jezu! Kurwa, się zżygam jak cię słyszę zaraz. Ginty, paskustwo ty. Nie, my zeskoczyliśmy stamtąd. Dobra, nie, to nie da rady. Okej. Żywaczka dzieci. Katakumby. Dobra. Do tej rzeki. No i moi drodzy, ruszamy w podróż. Byłoby ogólnie mega, jeśli udałoby się nam tam dojechać. Bo już tam widzimy, że jest tam fragment mapy. W każdym razie. A, tu byliśmy. Okej, dobra. Nieźle. Dobra. Zróbmy sobie taki numer. Zróbmy sobie taki numer. Musimy się kierować gdzieś tutaj po stronę. Czyli to jest tam. Okej. No to jakoś musimy dostać się na dół. Ale miałem teraz kurwa fart. No to było mega, mega przegięcie z mojej strony teraz. Zobaczymy, gdzie nas tutaj poniesie. Miejsce łaski. I drzewko. To był boss? To był przyjaciel. Boss, przyjaciel? O czym wy kurwa mówicie? I oni pewnie przyszli z dołu. Tak? Mamy nasionko kolejne, zajebiście. A to nie będę teraz aż tak tego eksplorował wszystkiego, bo chcę dotrzeć najpierw tam, gdzie jest teoretycznie możliwość zdobycia fragmentu mapy. Boss, o co wam chodzi, nie? Wszyscy pokazują tu. Ktoś jest. O co, wilki? Dobra, nie, ja zawracam. Ja zawracam, a to bo ogólnie my musimy chyba jechać tam do stronę, haha. Także tutaj sobie odblokowałem. Ale fajna muzyka jest. Zobaczcie, tutaj te proporcje wiszą tak jakby w powietrzu, nie? Piękny design. Piękny widok, pięknie to jest wszystko zrobione. Dobra. Sprawdźmy. A, miejsce łaski kieruje nas w tą stronę. Ewidentnie. A zaraz. Jedźmy tu. Nie będę teraz naprawdę robił tutaj jakieś czystki na tych terenach. Wygląda to jak jacyś, jak olbrzym, jakiś martwy. Co to kurwa jest? Starożytna Smoczyca? Lansseax. Ja pierdolę. Zobaczcie. No widać, Arturu, że jesteś nie w tym miejscu, w którym powinieneś być. Ja pierdolę, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Okej. Gerarahir. Co to jest? Wow. Nie no. Ej. O, przy okazji mamy tu skarb. Maska Władcy. Przypomina trochę maskę i szata władcy. Tą maskę, jeśli ktoś oglądał Królestwo Niebieskie, to wtedy król tam nosił, chodził w takiej masce, bo był chory na trąd po prostu. To ogólnie mega film, nie? Piszcie, czy lubicie, oglądaliście, bo dla mnie to jest coś wspaniałego, ten film. Jest jakiś... Gdzie my w ogóle wylądowaliśmy tu? Nie wiem gdzie, ale już jak jesteśmy, to skarby sobie pozbieramy oczywiście, tak? Gdzie jestem? Gdzieś tu? A pierdolę, nie udało się. Aha, to ty. Kojarzę cię skądś. Chyba z zamku. Kurwa, jaki wykop. Okej, okay. O, 1000 run. To chyba wiem, gdzie będę, gdzie udam się na farmienie run. Jest kolejny. Dobra, to ja myślę, że sobie tutaj się teraz jeszcze rozejrzymy chwilę. Czy nie mamy tu żadnego skarbu jeszcze jakiegoś przeoczonego? No chyba raczej nie. Nic takiego nie widać. Tam są nasze runy, czyli tam była ta smoczyca. Tam kurwa może by udało nam się dobiec teraz po te runy. Żeby ona się jakby nie pojawiła, nie? Już za późno. Już tu jest. O kurwa. Ale to nie jest normalne, że przecież ja jej nie dam rady w życiu pokonać. Widzicie zasięg w ogóle? To jest... Nie mam słów na to. Przecież... Dobra, już jakby jest poza naszym... Jesteśmy poza zasięgiem. A już znowu jesteśmy w zasięgu, tak? Kurwa. Co, odpuścimy sobie po prostu te runy. Nie no, to jest nieprawdopodobne. Zresztą i tak za chwilkę, moi drodzy, będziemy kończyć sobie ten odcinek. Myślę, że może sobie ogólnie odpuścimy te tereny tutaj. Bo No ewidentnie to nie są tereny na razie dla nas jakby, nie? No, tam jest smoczyca, ale najważniejsze to grzyb. Trzeba go zebrać. Mega. Mega to wszystko jest. Ale nie wyobrażam sobie, jak później ta gra się jeszcze będzie rozwijać, że ja będę w ogóle w stanie walczyć z takimi smokami. To jest nieprawdopodobne, nie? Ale ładna jest ogólnie ta smoczyca, nie? Dużo tych run nie było, nie? Czy wy to widzieliście teraz? Dwa hity! Dwa hity! Dwa hity! Ja już w tym momencie wiem, że ten smok nie jest do pokonania dla mnie w ogóle. Nie wiem, na którym kurwa poziomie gry musiałbym być. Także... Co tu się odjebało, moi drodzy? No dobrze, że teraz te kurwa te są tutaj. Runy. Zamierzam sobie pozbierać i spierdalać stąd. A sobie odblokuję tutaj miejsce łaski. W dziwacznym miejscu. Co to za miejsce tu? Dziura nie wiadomo dokąd. Co to są za miejsca, nie? Ha. Nieprawdopodobne. Dobra, co tu jest? Gdzie my jesteśmy? Aha, jesteśmy dosyć blisko terenów, które tak naprawdę już znamy, więc myślę, że prościej to tutaj pojechalibyśmy sobie drogą po prostu. Boski Most. Już tam byliśmy wcześniej, nie? Ja pierdolę, jestem cały czas w ciężkim szoku, gdzie my jesteśmy. Tu bym chciał, kurczę, dojechać, nie? Ale to... Nie za bardzo wiem, jak to zrobić. Nie za bardzo wiem, jak to zrobić. Przez po prostu objechałbym sobie troszkę mapy. I mamy to miejsce łaski. Kieruje nas niby w tamtą stronę. No dobrze. Wszystko jest super, ale... Przecież ja nie muszę jechać tam, gdzie ona nas kieruje. Idziemy sobie tędy. Skorzystajmy w ogóle sobie z drogi, tak? Jedźmy po drodze. To jakieś kolejne kwiaty, kolejna odmiana tych kwiatów. Mogliśmy w ogóle jechać tam gdzieś, nie? Że tutaj pewnie też nie dostaniemy się. A, to jest kolejny posąg i kolejne ruiny. Zobaczcie. No, troszkę sobie się powłóczymy ci. Już sobie od razu to odblokujemy. No, ewidentnie kieruje nas tam na dół. No dobra. Ja pierdolę. Tu ktoś jest? Ktoś mnie kurwa atakuje? Nie rozumiem, o co chodzi. Przewodnik i strażnik bramy dla wracających. Orki do korzeni. Tak. to jest? Nie wiem, kto to był, szczerze mówiąc. No, no tu zatrucie mamy, no ale okrutne, także już się stąd wynoszę. Ja pierdolę, ale chaos. Chaos jest w dzisiejszej mojej rozgrywce. Niestety ja się tędy nigdzie nie dostanę, moi drodzy. Chciałbym jechać normalnie tak, to wszystko objechać i wtedy zrobić to tak, jakby się należało. I myślę, że... przepraszam, kurczę, jaki ten kaszel mam. To jest masakra. Także myślę, moi drodzy, że tak właśnie to zrobimy. Nie będziemy tu objeżdżać jakoś, kurwa, chaotycznie na skuśki, bo obejrzę takim sposobem tylko pół mapy, której nie chcę oglądać sobie tak od razu i tyle z tego będzie, więc no trochę to jest bez sensu, trochę to jest głupie. Czy to był kłamca? No dobra. Moi drodzy, kończymy w tym odcinku. Myślę, że w kolejnym odcinku spotkamy się już we właściwym jakimś miejscu. Zobaczymy, co będziemy eksplorować, które tereny. Jeszcze się na tym zastanowię. Bardzo Was pozdrawiam. Dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się i cześć!